Natomiast Tomasz Lis rzeczywiście mieliśmy jakieś tam starcia twitterowe, m, które obserwowało dużo ludzi, bo nasze konta są tak. dość duże, jak na Twittera oba. E, a ostatnio, nawet pamiętam datę, 1 września byłem w restauracji z synem i nagle podszedł Tomasz Lis do nas. I tak stanął nad tym stołem i mówi: O, widzę, że mm, rodzinny obiadek, no fajnie, fajnie, super. E, czytam i bardzo lubię i pozdrawiam i, i poszedł. Ja mówię, co się wydarzyło? Eee. I mój syn tak popatrzył i mówi, to to, skoro ten pan jest twoim fanem, to dlaczego nie wziął zdjęcia? Jeśli podobają ci się nasze rozmowy, wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik wywiadowcy.